Cześć. Czasami są takie sytuacje, kiedy nasze dane są poufne i chcemy, żeby tak zostało. Na taką ewentualność Excel umożliwia zapis pliku w taki sposób, aby próba jego otworzenia wymagała podania hasła. Jak taki zapis realizujemy? Zaczynamy standardowo od wybrania z menu Plik opcji Zapisz jako, a następnie klikamy w przycisk Przeglądaj, który otworzy nam standardowe okienko zapisywania. W tym oknie ustalamy lokalizację pliku. Ja zapiszę sobie to w folderze Excel na skróty. Nazwę pliku podam jako Poufne Dane. I zanim nacisnę przycisk Zapisz, rozwijam listę narzędzia. Mamy tutaj opcje ogólne, które otwierają okienko dialogowe o nazwie Opcje Ogólne. W tym okienku możemy wybrać kilka opcji związanych z zapisem. Między innymi zawsze z kopią zapasową, która powoduje, że podczas zapisu tworzony jest równolegle plik kopii zapasowej. Jeśli nasz plik zostanie uszkodzony, wówczas możemy go odzyskać z kopii zapasowej. Kolejną opcją jest zalecane tylko do odczytu. Jest to opcja, która podczas otwierania pliku wyświetla monit informujący, że plik przez autora zalecany jest jako plik tylko do odczytu. Nas natomiast interesuje zapis z hasłem. Mamy tutaj dwa pola. Jedno nazywa się hasło ochrony przed otwarciem, drugie hasło ochrony przed zmianami. Czym one się różnią? Hasło ochrony przed otwarciem powoduje, że jeśli hasła nie podamy bądź podamy błędne, w ogóle nie zobaczymy zawartości pliku. Druga opcja natomiast umożliwia wprowadzenie hasła, które będzie chroniło skoroszyt przed zmianami. Chciałbym tylko ochronić skoroszyt przed otwarciem, tak więc określę sobie hasło w polu hasło ochrony przed otwarciem. Moje hasło to tajne dane. Naciskam OK. Otrzymujemy okienko, w którym należy ponownie wprowadzić hasło na wypadek literówki. Zatwierdzamy OK i zapisujemy plik. Zamykamy plik. Otwieram plik poufne dane i otrzymuję. Okno dialogowe z prośbą o podanie hasła. Jeżeli wprowadzę hasło błędne, dostajemy informację, że hasło jest niepoprawne, pliku nie zobaczymy. Ponowna próba otwarcia pliku oraz wprowadzenie poprawnego hasła spowoduje, że mamy dostęp do pliku. Nie jest to mechanizm w 100% chroniący nasz plik przed nieautoryzowanym dostępem, jednakże w zastosowaniach biurowych z powodzeniem się sprawdza.